zrobimy sobie taki informacyjny odcinek na temat zmian, które rząd już ogłosił, że wejdą w życie 15 listopada 2021 roku, czyli za niecały miesiąc. Jakie to są zmiany? Część z tych zmian już poruszałem w poprzednim vlogu dotyczącym egzaminowania nowych kierowców, ale dzisiaj podsumujemy ten temat i poinformuję Was o innych zmianach, które również będą obowiązywać zarówno egzaminatorów, jak i szkoły, które będą Was przygotowywać do tego egzaminu i samego procesu również. Także zaczynamy. Pierwszą zmianą, jaką rząd wprowadził, jest provisional license. Do tej pory, żeby ubiegać się o lekcje nauczania na ciężarówkę, trzeba zaaplikować o provisional license. Provisional license to jest po prostu zezwolenie na to, żebyście mogli wejść do ciężarówki i zacząć swoją przygodę z nauką jazdy. Czyli żeby dostać provisional, musieliście ubiegać się o provisional na kategorię drugą, czyli na odpowiednik w Polsce C. Potem musieliście zdać egzamin na C, poczekać 3 tygodnie, ubiegać się o provisional jeszcze raz, tym razem na C plus E i przejść do procesu na C plus E. Co się zmieniło? Zmieniło się to, że teraz będzie trzeba po 15 listopada ubiegać się o provisional license tylko jeden raz, czyli oszczędzacie 3 tygodnie czekania i oczywiście wszystko z tym związane, jak również ten provisional license będzie obowiązywał zarówno kategorię C i C plus E. Także dzięki temu będziecie mogli szybciej po prostu przystąpić do nauki na zestawie i na czepie, czyli Class 1 w Wielkiej Brytanii. Następna rzecz, o jakiej warto byłoby wspomnieć, to osoby, które ewentualnie przed 15 listopada już dostały swój provisional license, będą musiały po 15 listopada po prostu zadzwonić do DVLA, czyli tutaj organu odpowiedzialnego za transport w Wielkiej Brytanii, i po prostu ulepszyć sobie ten provisional license, jeżeli chcą zdawać od razu na C plus E. Czyli w krótkich słowach, jeżeli masz już provisional license, a będziesz chciał, w sensie provisional license na C, a będziesz chciał przystąpić do C plus E, to jeżeli nie zadzwonisz do DVLA i nie poinformujesz ich o tym, że jeszcze ubiegałeś się o provisional license przed 15 listopada, no to niestety nie będziesz mógł zacząć nauki na C plus E. Także upewnij się, że po 15 listopada po prostu zadzwonisz do nich i wyślą ci wtedy nowy provisional, a raczej zupgradują go na taki, jaki będzie obowiązywał właśnie w nowych zasadach. Jeżeli ewentualnie jesteś osobą, która dopiero zastanawia się nad zdawaniem prawa jazdy, to po prostu wstrzymaj się do 15 i po 15 sobie zaaplikujesz, to będziesz miał po prostu łatwiej. Następne zmiany, jakie są, to oczywiście egzamin na C, czyli po prostu nie zdajecie egzaminu na kategorię drugą, czyli na C, jeżeli przystępujecie od razu do nauki C plus E, czyli oszczędzacie 150 funtów, bo tyle właśnie taki egzamin kosztuje, lub ewentualnie troszeczkę więcej w zależności od miejsca zamieszkania. Natomiast takie są mniej więcej ceny na tą chwilę. Także to zostaje Wam w kieszeni pod warunkiem, że chcecie od razu zdawać na C plus E. Następna rzecz, jaka się zmieniła, to sam CPC. Do tej pory CPC jest podzielony na kilka części, ale my porozmawiamy sobie o CPC Part 3, czyli 3A i 3B. Co się zmieniło? Zmieniło się to, że rząd doszedł do porozumienia z DVLA, że zgadzają się na to, aby instruktorzy w szkołach jazdy mogli egzaminować cię z cofania oraz z przepinania na czepy. Czyli w krótkich, prostych słowach, to właśnie instruktor w szkole, w której przygotowują cię do jazdy już z egzaminatorem, będzie miał obowiązek sprawdzić twoją wiedzę z cofania, jak również sprawdzić twoją wiedzę z przepinania na czepy. Rząd zarzeka się, że będzie to na standardach DVLA, aczkolwiek myślę, że na dużo rzeczy będą przymykać oko, także morał z tego jest taki, że będą po prostu musieli upewnić się, że ty umiesz cofać i że ty umiesz przepinać na czepę, zanim cię wypuszczą do instruktora z DVLA. Także
To, myślę, będzie dosyć przełomową zmianą, dlatego że odchodzi bardzo dużo stresu związanego z egzaminem. Wiadomo, że jak przychodzi instruktor z DVLA i egzaminuje was z cofania i egzaminuje was z przepinania naczepy, no to sam stres, który dopada niektórych ludzi, po prostu ich pogrąża przy cofaniu. Natomiast z takim instruktorem, którego wy już znacie i mieliście na przykład z nim już do czynienia, będzie to dużo prostsze. Aczkolwiek rząd zaznaczył, że żeby taki instruktor mógł sprawdzić waszą wiedzę z cofania i waszą wiedzę z przepinania naczepy, musi to być inny instruktor niż ten, który przygotowuje was do jazdy po mieście. Także po prostu jeden instruktor będzie was sprawdzał z wiedzy z cofania i z przepinania naczepy, a drugi instruktor weźmie was po prostu i będzie uczył na mieście. Także tyle się zmienia i myślę, że to będzie bardzo, bardzo łatwe do ogarnięcia, a większość szkół po prostu będzie przepuszczać swoich kursantów. Co się jeszcze zmieniło? CPC Part 3, czyli 3B, już egzamin z samym egzaminatorem z DVLA, czyli egzaminatorem, który przyjedzie i weźmie was na miasto. Co się tutaj zmieniło? Zmieniło się to, że sam egzamin od takiego egzaminatora będzie krótszy, czyli po prostu wyjeżdżając na miasto będzie ten okres skrócony, jak również ten egzaminator nie będzie was egzaminował z cofania i z przepinania naczepy, tylko jedyne co zrobi, to wyegzaminuje was z demonstracji, czyli będziecie musieli mieć znajomość pojazdu, którym będziecie się poruszać, gdzie się wymienia olej i tak dalej, odpowiedzieć na kilka pytań związanych z obsługą ciężarówki, po czym wyjedziecie na miasto i ten okres wyjazdu na miasto będzie skrócony, wracacie do szkoły i albo zdaliście, albo nie i tutaj wasz egzamin się kończy. Także zdecydowanie ułatwienie i jest to po to, żeby wyegzaminować jak największą ilość kierowców, żeby przyspieszyć cały ten proces, no i żeby nie było po prostu tyle czekania na provisional license i tak dalej. Także to są zmiany, które będą wdrążone od 15 listopada. Zostały one oznajmione przez rząd tutaj w Wielkiej Brytanii i DVLA, także szkoły będą musieli się do tego zastosować, jak również egzaminatorzy. Także jednym słowem, zdanie prawa jazdy w Wielkiej Brytanii na dzień dzisiejszy jest o wiele, wiele prostsze od 15 listopada. Także są to na pewno dobre wiadomości dla osób, które dopiero zastanawiają się nad tym, czy chcą być kierowcami w Wielkiej Brytanii, jak również dla osób, które ewentualnie przymierzają się już teraz do zdania swojej licencji. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście wciśnijcie łapkę w górę. Zachęcam was również do subskrypcji i do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!